Aleksander Kwaśniewski był jednym z najbardziej lubianych przez Polaków prezydentów. Polityk w 2001 roku udzielił bardzo osobliwego wywiadu, w którym poradził wyborcom, jak bawić się w czasie sylwestrowej imprezy. Jakie są sposoby polityka na szampańską zabawę? Aleksander Kwaśniewski pełnił funkcję polskiego prezydenta przez 10 lat od 1995 roku do 2005 roku. Działacz często padał ofiarą niewybrednych żartów związanych bezpośrednio z alkoholem. Trudno więc dziwić się faktowi, iż przed laty głowa państwa została zapytana o swoje sposoby na udaną imprezę sylwestrową. Aleksander Kwaśniewski i jego sylwestrowe pomysły. Co radzi były prezydent? Polityk poradził przede wszystkim, aby tej wyjątkowej nocy nie przesadzić z alkoholem i wejść w nowy rok w dobrym stylu, a nie z nękającym kacem. Ujawnił także, iż warto przed wyjściem na przyjęcie skusić się na treściwy posiłek. Przede wszystkim szampan jako trunek rytualny musi być. Może go być niewiele, ale musi być dobrej jakości, przestrzegam przed tanimi podróbkami, powiedział Aleksander Kwaśniewski w 2001 roku. Aleksander Kwaśniewski o idealnym sylwestrowym przyjęciu. Jak wejść w nowy rok? Coś przed wyjściem na bal, niekoniecznie wielki posiłek, ale pożywny obiad się przyda. Może się okazać, że w atmosferze sylwestrowej nie będzie czasu na jedzenie. Wiem, że panie niechętnie to robią, bo kreacje sylwestrowe, ale z doświadczenia wiem, że warto. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ktoś mi powiedział, że z sylwestrowej imprezy zapamiętał jakieś świetne danie. W poszukiwaniu wrażeń kulinarnych można sobie pójść do dobrej restauracji w dowolny dzień roku. A tej nocy trzeba tańczyć, bawić się z przyjaciółmi, dodał także w bardzo poważny sposób prezydent, przechodząc po chwili do kwestii chyba kluczowej. No i najważniejsza rzecz, kontrolować się. Panowie miewają, niestety, taką tendencję, że najpierw przyspieszają tempo, bo kończy się stary rok, potem przyspieszają, bo zaczyna się nowy rok, a kończy się to zawsze fatalnie. Uważam, że w Sylwestra najlepiej jest zrezygnować z mocnych alkoholi i raczej sączyć tak zwane long drinki, bo z nimi łatwiej się kontrolować. Najgorzej, gdy człowiek się budzi 1 stycznia i nawet nie wie, że to już nowy rok, poradził także ostatecznie Aleksander Kwaśniewski, ujawniając swoje najważniejsze sposoby na udaną zabawę w sylwestrową noc.